How you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, dzisiaj robimy wielki, wspaniały unboxing pudła za 1500 zł bodajże. Obiecałem na Instagramie, powiedziałem, że poczekam z unboxingiem tej paczki, więc tak zrobiłem. Także dzisiaj przy Was będę to otwierał. Hello darkness. O tak, elegancko. Firma nazywa się Prozis, mój taki obecny partner. Tak, chodziło mi bardziej o suplementy, ale z serii takiej ekożywności. I nie kładę nacisku na słowo eko, tylko na żywność naturalną. Na przykład spirulina, takie zieleniny różne, na przykład jagoda goji, oczywiście masła orzechowe, tego typu rzeczy. No i tak się złożyło, że bardzo fajne połączenie na stronie, aż sam się zdziwiłem, jeżeli jak się do mnie odezwali, z nimi rozmawiałem, chwilę później sprawdziłem stronę, byłem bardzo w szoku. Mają swoją piekarnię, mają dużo produktów, które naprawdę chętnie będę zamawiał. Tutaj dzisiaj zamówiłem nie tylko rzeczy, które sam będę stosował, ale również rzeczy, które myślę, że ludzie biorą i chcieliby zobaczyć, jak to wygląda. Także jest dużo niespodzianek i pierwsza rzecz, co my tu widzimy, pełno plastiku. Supli nie zamawiałem. A to kurtka jest. Zaraz zobaczymy, będziemy ją otwierać za chwilę. Czy od razu otwierać? Nie, po kolei szybko zobaczymy, co tutaj mamy najpierw. Czyli kurtka. Zaraz będzie. Detox, taki, to jest taka mieszanka do oczyszczania organizmu. Mieszanka różnych, dobra, przeczytam, co tutaj jest, tak po szybko. Jest, jak ja będę tak wszystko czytał, to potrwa milion lat. Zobaczcie sobie na stronę, odsyłam Was na stronę Prozis. Po prostu zobaczcie, co ja tutaj zamówiłem. To jest dziwne, tego nie jadłem w sumie, bo to jest cukier z palmy kokosowej. No, kojarzyłem ksylitol, używałem ksylitolu. Zwykle o cukru też, no bo nie oszukujmy się, tam kalorie kaloriami, mi nie grożą kalorie, więc mogę stosować. Ale dużo nie słodzę. Akai. Okej, po kolei. Jezus, masakra. Spróbujemy sobie, zrobimy sobie test smaku lemoniady proteinowej. Jest cytrynowa i owoce leśne. Masło migdałowe, bardzo duże, kilogramowe. Skład, nie czytam składu, sobie zobaczcie sami, bo nie będzie czasu na to wszystko. Pulsometr do mierzenia tętna. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. No właśnie, bo miał być unboxing, to jest w sumie pierwszy unboxing. Instrukcji nie czytamy. Po co mam instrukcję? Wymienne opaski. Tutaj jest jedna niebieska wymienna opaska. Kolejna fioletowa opaska. Tu się używa siły? Czy to się powinno ciągnąć? Jak to się włącza? Instrukcji nie czytamy. Po co mam instrukcję? Unboxing pierwsza klasa. I co teraz? Jak to włączyć? O, ziome. O, działa. Patrz. Działa. To zaraz, zostawimy to do ładowania, niech się ładuje. Tutaj spirulina, witamina B6, żelazo, magnez, cynk, fosfor, kalcjum, wapnie. No. Zapraszam, obeznajcie się. Brałem to, jak miałem taką fazę, z 2 lata temu. Bardzo dużo takich rzeczy brałem. Teraz będę do tego wracał, bo w zasadzie nawet w okresie zimowym organizmowi ludzkiemu brakuje witamin, brakuje roślin. I przynajmniej, jeżeli czymś się wspomagać, to nawet nie witaminami, tylko już lepiej takimi sproszkowanymi roślinami, bo no, zawsze jest to jakaś pochodna, przetworzona, ale jest to jakaś pochodna rośliny. Jest to taki koncentrat. Tutaj masło orzechowe w saszetkach pojedynczych, jednorazowe, na przykład bierzecie w drogę i sobie... Zamówiłem kilka próbek whey serwatkowych i białka izolatu. Chcę zobaczyć, porównać sobie rozpuszczalność, zobaczyć, jak to smakuje. To, co mi się kojarzy ze Stanami, taki to pochodzi, wywodzi się raczej ze Stanów, beef jerky. I było też turkey jerky, czyli taka szarpany, suszony indyk i szarpana, suszona wołowina. To jest taka przekąska, gdzie mój ojciec, moi bracia to sobie wsuwali. Ja też tam pierwszy raz coś takiego spróbowałem. Cienkie. Bardzo cienkie, normalnie są grubsze, słone. Ja wolę takie rzeczy lubię. Nie lubię za dużo też słodyczy się napchać. Coś było. Dobre. Teriyaki, barbecue, klasyczny, czarny pieprz. Batonów proteinowych nie jadam. Zazwyczaj dlatego, że przyznam Wam się, są dla mnie za drogie. Jakby zawsze ciężko mi było wydać na batona 8-9 zł, tak? Ale jakby się zastanowić, jeżeli naprawdę nie macie tam jakiegoś źródła białka do pozyskania i musicie mieć coś w podróży, to już ma trochę większy sens, żeby uzupełnić to białko, bo taki jeden baton to jest bodajże 25. Przypomina wyglądem KitKata. Jeżeli mam możliwość, na przykład wolę zjeść coś takiego, niż zjeść zwykłego batona. Ale to się okaże, nie wiem, co tam będę mówił. Zwykłe batony też są dobre. Dobre batony są, nie? Ja lubię Plince Polo lubię. Torba, która jest, to jest taka plecako torba. Jest fajna, bo ma uchwyty do ręki i można ją przypiąć jej pasy. Z plecaka tylko pasów brakuje.
To jest na garnitur jakiś? To jest dla biznesmenów, człowieka. No nie, naprawdę? To może to jest pokrowiec na torbę po prostu. I gniazdko macie wbudowane. To jest taki bajer. Fajnie, niektórzy wiem, że lubią mieć bajer. Ja też czasem lubię mieć bajer, więc to mi się podoba, że mogę sobie nagle podjechać. Tu mam powerbanka. Cyk. To jest duże, ty. To jest dobre. To jest naprawdę dobra torba. Podoba mi się. Będzie w czym kaszę jaglaną przechowywać. To teoretycznie powinna być kurtka. Okej, rękawy długie, ale to jest obcisłe. Ja się czuję jak w Spider-Man. Niby ciasne, ale dobre, ale wygodne. Lordoza widoczna od razu. Pach, pach, pach. Jest git, poszedłbym w tym ładować. Tutaj wentylacja. Oni robią tak, że robią seriami, nie robią czegoś cały czas, więc to jest na przykład jedna z 275, które sprzedadzą. Jak będę komuś paczkę wysyłał, to użyję tego. Zaraz wam coś przyniosę, ale musicie powiedzieć, że to jest przepyszne. O, ja z miłą chęcią. Nie no, macie po prostu, bo ja tyle tego nie zjem, a dostałem, więc dzielę się. Za darmo! Za darmo, to jest sól słodka! Tarale? Bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobry. To ma więcej białka niż proteinowy karp bałtycki. Co jest? Masujemy. Jakie dobre! Także lokowanie zrobione, nie? Dobra, słuchajcie, kończę swoją sesję treningową. Jest dzień numer 2, ponieważ wczoraj treningu, jak wiecie, nie zrobiłem, także dzisiaj go dokończyłem. Ale przynajmniej miałem czas zapoznać się z tą opaską, więc cały czas mierzyła mi kalorie. Ostatecznie na ręku mam tutaj 10 tysięcy kroków zrobionych. Puls liczy trochę mniej dokładnie niż Polar H10, ten, który miałem na klatkę piersiową, ale nadal jest to coś wystarczająco, myślę, precyzyjnego. Przynajmniej nie trzeba telefonu mieć, żeby stale mieć podgląd, bo do tego pulsometru musiałem na telefonie cały czas sobie sprawdzać, jak to wygląda i nie mogłem zostawić telefonu, a z tym mogę sobie biegać cały czas i to po prostu mierzę samo w sobie. Także myślę, że to jest troszkę mniej dokładne, ale jeżeli chodzi o użyteczność i o łatwość w obsłudze, komfort użytkowania, to jest dużo bardziej przyjazne, nie? Dla użytkownika. Nie wiem, czy słyszeliście, ale podobno w TVN będzie American Ninja Warrior w końcu. Co wy na to, żebym się zgłosił? Może wy też się zgłosicie i się razem spotkamy. Cause brother, you know how it is. You know right now I gotta focus on my silhouette, on my body. Dlatego robiłem dzisiaj trening z ciężarami. Powoli będę musiał się wdrażać w te ciężary jednak. Tak jak robiłem 80% kalistenika, 20% siłownia, tak teraz będzie musiało być tak 50-50. Będę musiał się skupić na barkach, na górze klaty, żeby to wyrównać. I miejmy nadzieję, że pójdzie dobrze, ale do tego będę musiał używać trochę więcej ciężaru jednak, żeby tą sylwetkę dociągnąć. W oczach ludzi postrzegany już nie jesteś standardem.